Świat zaczął się bez człowieka i skończy bez niego. Myślę, że to stwierdzenie nie ma tak naprawdę jednoznacznej odpowiedzi, bo ani tak, ani nie. Tak naprawdę ja w tym widzę trzecie stanowisko, którym jest tajemnica. Ogólnie czas pomiędzy tajemnicą a odpowiedzią jest najpiękniejszym, najbardziej produktywnym czasem, jaki chyba znam, ponieważ ludzie wtedy potrafią przyjąć najróżniejsze stanowiska, a kiedy przychodzi odpowiedź, wszyscy jesteśmy jednoznaczni, jednozgodni, tak? A tak naprawdę ta tajemnica po prostu zastępuje wszystko, ponieważ żaden człowiek tak naprawdę nie jest w stanie odpowiedzieć, co było przed nami, co będzie później, tak? Mogłabym polecić swoją bujną wyobraźnię i coś wymyśleć, ale wydaje mi się, że tu nie chodzi o to, tak? Ten film bardzo na mnie wpłynął, tak? Jakby odczuwałam dwa różne kontrastowe ze sobą odczucia, ponieważ z jednej strony czułam super spokój oglądając film Zdjęcia Ruin, tak? A z drugiej strony jakby odczuwałam ogromny niepokój, gdzie zadawałam jakby ogromną masę pytań co do siebie. Jak? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Co będzie potem? Dlaczego śmierć? Dlaczego urodzenie, tak? I pewnie nie tylko ja sobie je zadaję na co dzień nawet, tak? To są pytania, które sobie każdy zadaje, tak? Po filmie nawet zauważyłam, że chcąc nie chcąc szukałam wolnego miejsca w metrze, w tramwaju, patrzyłam na ludzi i jakby strasznie przeszkadzał mi tłum i zauważyłam, że tak naprawdę ten film sprawił, że zobaczyłam to, co jest poza tym tłumem, tak? Że tak naprawdę dostrzegłam inną przestrzeń i że jakby moje całe poczucie świata się zwiększyło, tak? Myślę w ogóle, że ludzie nie potrafią patrzeć, tak? Nie potrafią patrzeć, ponieważ widzimy swoje życie, jesteśmy zajęci naszą codzienną rutyną, a tak naprawdę nie zastanawiamy się nad rzeczami, które są koło nas, tak? Super jest wiersz Milana Białuszewskiego, który nazywa się Studium Klucza. I w tym wierszu zastanawia się nad tym, jak smakuje klucz, tak? Nad czymś takim, co jest dla nas tak super codzienne, co jest jakby zawsze u nas w torebce, w kieszeni w ogóle. A on jakby zastanawia się, jakby ten wiersz jest tylko o tym, on ma trzy zdania, tak? I wydaje mi się, że jest super argumentacją do tego stwierdzenia, tak? Jakby poza pięknymi obrazami ruin, tak? Poza jakimś takim relaksem, który odczuwałam, był ten też niepokój, tak? Ale tak kończąc, uważam, że jakby nie wiem, co będzie dalej, tak? To jest ta moja tajemnica, tak? Ale bardzo bym chciała, żebyśmy nauczyli się patrzeć i dostrzegać, ponieważ nie chciałabym takiego momentu, kiedy człowiek odchodząc z tego świata zda sobie sprawę, o ilu rzeczach zapomniał.